Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Szamałek i na zaproszenie Wojewódzkiej Biblioteki w Kielcach biorę udział w Narodowym Czytaniu i będę czytał fragmenty moralności Pani Dulskiej, scenę 11 i 12. Scena 11. Zbyszko. Taki terkot, że spać nie można. Dulska. Tym lepiej. Pójdziesz może do biura. Zbyszko. Do Julasiewiczowej. Jak się masz, stara? Julasiewiczowa. Jak się masz, pokrako? Zbyszko. Bardzom zielony? Julasiewiczowa. Cóż to, świadczasz się dzisiaj? Zbyszko. Także, tylko ten stary, no wiesz, radca, będzie znów na mnie zgniłym okiem patrzał, a tam fury kawałków. Fury! Dulska. Zalegaj, zalegaj! Zbyszko. To nie ja zalegam, ale strony. Opiera się o piec i grzeje. Dulska. Zdejmuje szlafrok. Darujesz, moja droga, ale będę ścierać kurze, więc muszę oszczędzać szlafroka. Julasiewiczowa. Ale proszę, niech się ciocia nie krępuje. Zbyszko. To mama naprawdę wyrzuca tę, co się otruła z kamienicy? Dulska. A tobie co do tego? Zbyszko. Tak, słyszałem piąte przez dziesiąte. Byłem zbudowany mamusinym serduszkiem. Potem ona mi jest bardzo sympatyczna, ta kobieta. Dulska. Zupełnie wierzę. Szkandalistka. Zbyszko. Zrobiła to z miłości dla męża. To w guście mamy. Miłość małżeńska. Dulska. Aha, prawda była. Za tym mężem. Ja tam w tę miłość nie wierzę. Szumi jedwabiami pod spodem. Zbyszko. Cóż to dowodzi? Dulska. To, że nie jest uczciwą kobietą. Dla męża, mój panie, kobieta się nie potrzebuje pod spodem stroić. A takie, co szumią, to... Zbyszko do Julasiewiczowej. Siedźże spokojnie, bo i ty szumisz. A zresztą, co do tej sparteru, to ja ręczę, że uczciwa. Dulska. A skąd ty wiesz? Zbyszko. Bom się do niej brał i dostałem po nosie. Dulska. Mógłbyś też zostawić choćby lokatorki w spokoju. Usuń się. Jak długo będziesz sterczał tu pod piecem? Gdy patrzę na ciebie, to chwilami wierzyć mi się nie chce, że jesteś moim dzieckiem. Zbyszko. No, jeśli mama ma wątpliwości. Dulska. Do Julasiewiczowej. Powiadam ci, nie miej nigdy dzieci. Julasiewiczowa. O, my się nie staramy o to. Dulska. Nie, ty jesteś wyrodek, ty nie jesteś moim synem. Zbyszko. Jestem, mamciu, jestem, niestety. I to właśnie cała moja tragedia. Dulska. Słyszałaś? Mówi niestety. Zbyszko. Spodziewam się, być dulskim to katastrofa. Julasiewiczowa. Doprawdy, Zbyszko, zanadto sobie pozwalasz. Zbyszko. Daj ty mi spokój. Dulska. Żadnej moralności, żadnych zasad. Zbyszko. Żadnego płaszczyka teoretycznego, jak mamcia. Dulska. To się na tym skończy, że jeszcze do socjalistów przystanie. Zbyszko. Za głupi jestem na to. Julasiewiczowa. Ha, na socjalistę nie trzeba zdawać egzaminu. Zbyszko. Właśnie, że trzeba. I to najtrudniejszy egzamin. Julasiewiczowa. Przed kim? Zbyszko. Przed swym sumieniem i własną duszą, słodki aniele. Dulska. Na socjalistę nie trzeba mieć przede wszystkim Boga w sercu. Zbyszko. Jest... Dawno nie było mowy o Bogu w tym domu. Scena 12. Hanka z kuchni. Proszę wielmożnej pani parasol. Dulska. Pozostaw w przedpokoju, a potem idź zamieć przedpokój. Czy kucharka wróciła? Hanka. Już. Dulska. Ja tylko na chwileczkę. Wybiega z kuchni. Julasiewiczowa do Zbyszka. Rzeczywiście, ciocia ma rację. Mógłbyś się trochę ustatkować. Wyglądasz jak śmierć angielska. Zbyszko. Ty także ładnie wyglądasz. Julasiewiczowa. Ja? Ja wczoraj z domu nie wychodziłam. Zbyszko. To znaczy, że ja się lumpowałem za domem, a ty w domu. Julasiewiczowa. Ha, jesteś niemożliwy. Zbyszko. Jak? Kiedy? Julasiewiczowa. A cóż tak patrzysz za Hanką? Zbyszko. Bo mi się podoba. Julasiewiczowa. Sługa? Zbyszko. A cóż to, nie kobieta? Zaręczam ci, że nawet bardzo. Julasiewiczowa. Wiesz już coś o tym? Zbyszko. Co ci do tego? Julasiewiczowa. Myślałam, że masz gust wykwintniejszy.
Zbyszku, głupia jesteś z twoją kultuńską estetyką, a zresztą ja jestem jak pianista. Gdy zobaczy fortepian, musi zaraz pasaż. Julia Siewiczowa. Tak, ale fortepianu nie, Zbyszko. Moja droga, każda kobieta to fortepian. Tylko trzeba umieć grać. Ach, jak ja śpiący. Julia Siewiczowa. Czego ty po tych knajpach się włóczysz? Zbyszko. A gdzież się będę włóczył? Gdzieś muszę. Julia Siewiczowa. Ja na twoim miejscu starałabym się o jaką znajomość solidną. No, tyle mężatek, co Boże. Zbyszko. Dziękuję. Mam dosyć kołtunerii w domu i w samym sobie. Julia Siewiczowa. Dlaczegoż jesteś kołtunem? Zbyszko. Bom się urodził po kołtuńsku, aniele, bo w łonie matki już w nim byłem. Bo żebym skórę zdarł z siebie, mam tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtunerii, której nic wyplenić nie zdoła. Coś taki nowy, taki inny walczy z tym podstawowym, szarpie się, ciska. Ale ja wiem, że to do czasu, że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb, że przyjdzie czas, gdy ja będę Felicjanem, będę odbierał czynsze, będę, no, dulskim, pradulskim, oberdulskim, że będę rodził dulskich, całe legiony dulskich, będę miał srebrny wesele i porządny nagrobek z dala od samobójców i nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami, będę mówił dużo o Bogu. Julia Siewiczowa. Z kołtuństwa można się wyswobodzić. Zbyszko. Nieprawda. Tobie się zdaje, że jesteś wyzwolona, bo masz trochę politury po wierzchu. Ale ty jesteś tylko zrobiona na machoń, jak twoje secesyjne meble i twoje malowane włosy. To jest piętno, pani radczyni. Piętno. Czy ty się uczyłeś grać? Ja? Ja nie znam ani jednej nuty. To tak we mnie coś gra. We mnie tłucze się także coś. Ale to się wszystko z czasem zatłucze. Co tam? Wiesz co, jesteś wcale, wcale. Julia Siewiczowa. Dajże mi spokój. Zbyszko. Ha, pasaże, moja droga. Pasaże. Julia Siewiczowa. Patrzy za Hanką. A wiesz, to ciekawe. Co takiego? Ta dziewczyna. Gdybyś widział, jak ona na nas popatrzyła. Ja na twoim miejscu. Zbyszko. Ja też, jak będę miał czas. Julia Siewiczowa. Nie rozumiesz mnie. Ja bym się właśnie daleko od niej trzymała. Zbyszko. Julia Siewiczowa. Jest zazdrosna. Będzie ci robić awantury. Zbyszko. To by było kapitalne. Dziękuję bardzo. Do widzenia.